Dawca części, nasz skutero oddał linkę gazu. Siema Oskar, siema Piotr. Siemka. Hejo. Dzisiaj znowu dzisiaj... inne spodnie niż te co zawsze. Może być. Uj, mój. Super. Mamy linkę od naszego skutera tamtego. A wiemy dlaczego nie działała. Dlaczego nie działała? Pancerz był uszkodzony i tam zardzewiały czy coś. Aha, no ja mówiłem, że zardzewiały jest. To nikt mnie nie chciał słuchać. No, czyli będzie żył. Oskar, dzisiaj latasz tym? No nie odpalimy go, bo nie mamy prostownika mojego. Coś ty nie wziąłeś. A po co ja miałem brać? No to napycha go weźmiemy. Trochę ładowaliśmy. Tyle, się ma ładować. Ale to odwaliłeś manianę, jak nie wziąłeś tego prostownika. Jak sprawdzimy, czy to działa? Ja chcę tylko palić gumę tym. Dobra, będziesz palił gumę. Na boku tak. Ty, a to pali gumę? No, ostatnio paliłem. Pali gumę. Ty, masz tablicę, ja ci dowód wydrukuję i możesz śmigać na miasto. Na gofry. Na gofry? Z truskawkami. Z truskawkami. Malinowy, z malinowym ketchupem. Czy ketchupem. Ty, ale do 8 tysięcy to się kręci. To już między 6 a 7 przy paleniu gumy było. Do 8 widziałem. Tak? Jak nie ma być estetyki? To ma chodzić. To ma chodzić? Robić wu, tu, tu. Jak jakieś klucze Piotr potrzebujesz, to służę. Będzie żył skuter. Tomek, szykuj się na jazdę. Linka będzie chodziła. Dzisiaj nie przetestujemy, ale w każdym bądź razie. Chyba, że nie jazda na kable. Masz kable? O! Ty! Będzie jeżdżone. Będzie jeżdżone, Oskar. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo uwielbiam skutery. A zwłaszcza jak Tomek na nich zasuwa. On naprawdę, on to kocha, on to uwielbia. Mówię wam, że pojedziemy na te nasze tam górki i on taką pionówkę, nie? Jak walnie to... Piotr, będzie chciał się golnąć tym? Co? Ja zajmę mu do drzwiska dużo. Golniesz się. No jakiś wyskok byś zrobił, wiesz. Wyskok tu, z górki, to, tamto. Wiesz, od razu ci się humor poprawi. Będzie gi... Wiesz, trzeba wykorzystać, bo paliwo nalaliśmy. A jo, i to do tysuwa, nie do z olejem nalaliśmy. No. Lepsze smarowanie. Lepsze będzie. Smarowanie. Co, ty już Boscha bierzesz? Tak. Do skutera? A co trzeba przerobić? Linka. My to za złotówkę kupiliśmy, a Tomek to pitoli za 2-3 koła. Co? Nie reaguje w ogóle. Musisz hamulec wcisnąć. Nie. On nie zakręci, za mało prądu. Trzeba kable. Masz kable, to Oskar podjedź bryką. Nie wiem, czy masz, zaraz zobacz. A linka jak chodzi? Ty no, chodzi linka, ty. No zobacz. Nawet cofa. Nawet cofa. Na bord, tak się linki zakłada. Oskar na łatwiznę idzie. Od BM-ki, akumulator. Daj go do góry. Dobrze, że mamy dawcę. Jeszcze nie jedna część nam się przyda z tego skutera. Przełączniki. Nie wiem, czy ten moduł pomarańczowy, no, on jest mocniejszy prawdopodobnie. Ale tam jest inne wtyczki są. Tam jest więcej pinów. To przerobimy na kable. Ale to jest... No, ej, odpalimy, mam pomysł. No, teraz? Paleciakiem go podniesiesz wyżej i kable sięgniemy do Jeepa, bo ja mam pod maską, zetkniemy tylko, żeby zapalił. Dobra. Podniesiemy go paleciakiem. Git! Czyli jesteśmy w akcji. Skuter paleciakiem, ten to wymyślił. Tylko musisz dać mi chwilę. Panie, a co ty robisz? Co mam zrobić? Nie, do takiej operacji to ja jeszcze nie widziałem, ty. Podjeźdź lekko wózkiem. Dobra. No śmiało, śmiało. Ło, żeby... Uj! Mój! Ile tam jest? Jeszcze kawałek. Ale powiedz, dobra, ile w centymetrach? Ja będę ci mówił stop.
A to tak się nie dobra, da. Jeszcze kawałek? Delikatnie. Ale to wiesz, on to... to dobra, to stój. On... Chodź, złap skuter, trzymaj, żeby nie spadł. Dobra. Kurwa, brak. Ojej. To przesuniemy skuter trochę. Czekaj, te przewody tu idą, one są dłuższe. Trzeba je przełożyć tak. A ty to po prostu, ty, bo ty roz, tam były jeszcze dwa złączone. Nie, cztery, tylko brązowe. Tylko te dwa? Ty, a tu jest coś z gaźnika ściągnięte. Patrz, tu jest świeżutko, widzisz? Czyściutkie, no, niemożliwe. No. Coś jakby spadło, to nie to? Patrz, podciśnienie. Wężek się wypił? Nie, ja znam, on wypił. Ale jaja, no ty no. No to widać było, że to jest za czyste, nie? No. Ta część. A ja jutro wezmę ładowarkę i podładuję ten akumulator, wiesz? Dobra. Tylko uważaj. No. Że jakby odpalił, żeby koło się nie przekręciło i nie jechał nam do przodu, żeby mi to nie spadł na samochód, nie? No przecież nikt gazu nie dokłada. No ale nie wiadomo, nie wiadomo jak jest, nie? Dawaj. No. Bo mogło zalać, nie? O! O! No popatrz, mamy skuter! Dobra, odjeżdżam. Trzymaj! Odjeżdżam. Czy ty odjedziesz? Zobacz, gaz co mocno. Daj się, ci dam. A ty, to jak nocnik wygląda, ty. Oskar. A to nie jest nocnik czasem? Kupeta dla kota. Ale cios, jedzie ty. Oskar z tej z tą torebką, kolaż nad tą torebką. Górkę podjedź. Ja się trochę boję z tą skrzywioną kierownicą. O to da, ja pojadę górkę. Ty zobacz. W ogóle mama, o co idzie? Już pewnie całą dupę brudną mam, co? Z no, siedzenia. Ale się opierdolę. Trochę przygasa tylko, nie? No to daj, żeby nie zjechać. Przygasa pewnie przez ten olej go usuwa. Daj mi go na chwilę jeszcze. Teraz ci pokażę jak się... Daj gazu, gazu, gazu. No i co zrobiłeś? Ty zrobił co? No to kupię jutro. Ale najważniejsze, że chodzi. W górki podjeżdża, bez problemu, nie? No jeszcze chciałem tak porządnie kapcie ją spalić. Tak byśmy spalili, wiesz. Zadymę, trochę oleju rozlejemy, nie? I wtedy to w ogóle będzie zadyma, co? Dawaj go jeszcze raz odpalamy. Nie no, paliwa trzeba dolać chyba. Na czemu? No co jest? No trzymaj go na no nie dole. Wiem. No. Nie. A jo. Musisz go włożyć, no dobrze. No go wsadziłem mocno. Tam mocno. No bo ty po tych górkach go zerwałeś. Może on jest za mocno naciągnięty. Jeszcze? O. No, no ja teraz też tak, no, ja też tak wsadziłem. Tak? Czekaj. No i dlatego przygasał. Dawaj. Mała awaria. Enduro! I nasz skuter enduro! Gdzie? Tu dawaj przy skuterze! Tu! O, teraz jest? Nie. A teraz?
guma spalona. I spadł wężyk, dlatego zgasł. Dobrze. Nara. Hejos. Tomek. Znaczy poplu z tyłu. Ale ci ładnie oponę zrobiliśmy. No teraz jak nowa. Ale z drugiej mu zrób. Bieżnikowana. Z drugiej mu zrób. To jutro, bo znowu trzeba było wyglądać. Jutro to będzie upalane. Specjalnie dla Tomka zmienimy moduł od dawcy na pomarańczowy, podobno mocniejszy. Będzie się działo, ale żeś ty za dymę zrobił, ty. Dobra, co? Ale tu jest zadymione wszystko. Nara, hejos. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.